Witam Was w kolejnym odcinku Polscy Taktycy. Zaczynamy. Dzisiaj przed Państwem mamy bitewkę gracza Aras 45 na KW2R. Jest to nowy czołg premium 6 poziomu. Jest to dokładnie to samo co KW2, tylko z lepszym zarabianiem, więcej expa i lepiej trenuje załogę. Można po prostu bez żadnych kosztów trenować załogę z innych czołgów. Penetracja na tym dziale to jest 110 na 700, na goldowych 136 na 700 i na obekach 86 na 910. Top speed tego czołgu 35 na godzinę, na wsteczny minus 11, depresja minus 7. No i kolega nam pokaże, jak tu ogarnia ładnie tą mapkę. Tak w międzyczasie dodam, że właśnie na tym czołgu jeszcze nie jest dokładnie wszystko zupdate'owane, dlatego jeżeli wejdziesz sobie zobaczyć, jak ci idzie WN8 na tym czołgu, to się lekko zdziwisz, bo jeszcze to nie zostało wprowadzone i pokazuje 0. Pokazuje liczbę bitew, ale WN8 wynosi 0. Tutaj mam licznik włączony, to kolega nieźle osiągnie wynik, ale na przykład na VOT Live będzie 0. Dobrze, popatrzmy. VK wyjeżdżał. To działko jest to typowy troll, ale jak wejdzie, to zaboli. Okej. Kolega ma ten kamuflaż Ragnarok. Ha, pięknie! Piękny strzał. 350, pierwszy zniszczony czołg. Też ogólnie mam ten czołg, tylko ściągnąłem sobie ten kamuflaż. Tak już tak mnie rozprasza, ale fajna sprawa, fajnie wygląda. Tam inni... Każdy ma swoje zdanie na temat takiego rodzaju kamuflaży. Pięknie! Następny piękny strzał. No, przeładowanie trochę jest długie, jak to na trolla. Ale... Rzadko się, nie wiem czy się w ogóle zdarza wystrzelać się z tych pestek. Dobra, popatrzmy. Dwa strzały, dwa trafione. No, ładnie, ładnie. Okej, kolega postanawia tu przypuszować. Co tu mamy? KW1, tutaj... O, ho, ho, ho! Wysadzenie, dobre. No i VK się pożegnał. Wrócił do garażu. No nie podeszło koledze. Dobrze dla nas. Patrzcie, już WN8 2300. Elegancko. Okej. Jest, KW1 się czai. Pięknie! Następnie zniszczony, dziękujemy. Coś pięknego. Okej, kawuczek się tam czai. My jeszcze przeładowujemy. Ale kolega na razie jeszcze nic nie może zrobić. Okej, czy coś tu będzie dalej? No, tu KW1 się pojawił znowu z boku. Ale mamy wsparcie tego w razie czego. ARL-a, tak myślę. No, 7-2 wygrywamy. Bardzo ładnie. Tak, kolega postanawia jednak wyjechać. Tam widać, że był podświetlony taki sam KW2R. No, ale się nie pojawił, na szczęście dla nas. Pięknie, dobicie. Czwarty zniszczony. Okej, zaczynamy kapować bazę w trójkę. Ale z taką przewagą to... Ja bym proponował jechać dalej. Ale nic, zobaczmy, jak to będzie. Właśnie, nawet kolega napisał, żeby nie kapować. O, jest. Kawuczek, pięknie. Zobaczymy, ile siądzie w niego. Wiem, pierwsza przycelować, ale ile siądzie. No. O, kolega się tak czai. Hu, hu! Pięknie.
756. No, to elegancko wyszło. Piąty zniszczony. To jest właśnie moc. To jest właśnie moc. Masakra. Nawet futerka nie zostało. O, pięknie. Co tu mamy? Rudzielca. Rudy strzelił w nas. My przyładowani jesteśmy. Zejdzie na strzał. Aj, 350. Dobra, to kolega dobił. No, elegancko. Patrzcie. WN8 6700. Bardzo ładnie. Niezły damage już się robi. No to działo umożliwia takie kurcze numery, że masakra. Jak widzieliście tego VK'a, kolega wysadził. Coś pięknego. Takie buły to mi się podobają. Ale mówię, chciałbym w końcu, żeby już to dopracowali, żeby widzieć, ile się dostaje, ile wychodzi średnio w WN8 na tym czołgu. Aj, jak zabrakło malutko. No i właśnie dobili. Co, zostały jeszcze 4 czołgi. Kolega ma 5 fragów. Nasz Urn jedzie. O, jesteśmy przeładowani. Tylko żeby nikt nam go nie zabrał, wtedy będzie gitara. Kolega jednak nie czekał. Też praktycznie też chyba bym tak zrobił, bo jak już tam się Hellcat czaił. Ja w sumie Hellcat by go na strzelanie ściągnął. No nic, dobra, patrzmy dalej. Okej, już blisko, mało zostało HP. Czy będzie nasz? Boom! Pięknie, szósty zniszczony. Elegancko. Elegancko. Okej, jest. Grill nam się pojawił. Będzie przestrzał na grilla? To on tam daleko jest. No nie wiem, czy będzie. O, jest grill. Jest, widać, widać kawałek, widać. Aj, ściągnęli go. Dobra. Patrz jak pięknie, 8700 już. WN8, bardzo ładnie. I została ostatnia arta. No i gdzie się schowała? Tu niepotrzebnie, ten Tiger kapuje, no bo tu... Ale trudno, no. Każdy wybiera swoją grę. Aj, już się nie zdążyło. Ale piękna bitewka, bardzo fajna. Na takim dziale fajny wyniczek zrobiłeś. Bardzo ładnie, kolego. A raz, 45, bardzo ładna bitewka. No, możesz śmiało pokazać znajomym, bo naprawdę ci się udało. Fajnie, elegancko. Dobra, przejdźmy teraz do wyników końcowych. Okej, okay, co my tu mamy? Emeczka, High Caliber i Top Gun. Elegancko. Zniszczyłeś 6 pojazdów, zadałeś 3405 damage'a. Bardzo ładnie. Pod względem drużyny. Następny zrobił na Arcie w GW Panterze. 1600. O, bardzo ładny exp. 1504. No, elegancko. W drużynie przeciwnej. Kolega tu w Panterze, 1209, dobra. No, grasz bez konta premium i bardzo ładnie udało ci się zarobić, 40 tysięcy na plusie. Bardzo piękna bitewka, jeszcze raz serdecznie ci gratuluję. Naprawdę ci się bitewka udała, no. Super, dobra. To co, to ja dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Zachęcam do dawania swojej opinii w pasku poniżej. Do oceniania filmu i do subskrybowania. Dziękuję wam wszystkim, trzymajcie się, cześć.